Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Ja, proszę Państwa, przeglądam sobie, pewnie Państwo już wiecie o tej aferze, ale jak nie korzystacie z mediów głównego nurtu, to jeszcze nie wiecie, dość świeża afera. Przeglądam sobie na Facebooku profil pana Pawła Szopy, tutaj z Ziemkiewiczem i z innymi wybitnymi Polakami przede wszystkim. Przede wszystkim, o, tu z 9 lutego 2014 jakiś plakat zamieścił, powstanie styczniowe i tu mamy faceta z białym krzyżem na czarnym jakimś kostiumie. Dziś te białe krzyże ma ukraińska armia. Też ci, którzy ostrzeliwują cywilne obiekty w Doniecku i w Białgorodzie. Ogólnie człowiek, który był przedstawiany przez media, które niektórzy z nas, a wcześniej i my, póki nie przejrzeliśmy na oczy, uważaliśmy za antysystemowe, jako wybitny patriota. On pomagał, proszę Państwa, weteranom, powstańcom warszawskim, fundację założył. Ta fundacja już nie działa. Proszę Państwa, spakowała się jakiś czas temu, a pan Paweł Szopa argumentował to tym, że w jakiejś części już po prostu ci weterani wymarli. No dobrze, ale któryś został, na pewno to jeszcze warto by im pomagać. Ogólnie karierę zrobił dzięki takim koszulkom, raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę, założył firmę Red is Bad, czerwone jest złe. Zaraz Państwu pokażę te produkty. Jeszcze uczestniczył w różnego rodzaju tam sympozjach. Mecenas jakichś sztuk walk, tutaj sambo i tak dalej. Gale pewnie, gale, bo proszę Państwa, to są bardzo kulturalne takie wydarzenia. Tam wrażliwi ludzie przychodzą przeważnie. Doznają wzruszeń na galach MMA. Gość telewizji Republika i innych takich akcji. Mnie tutaj, proszę Państwa, rozczuliła wzmianka na jego Facebooku o pomocy dla Ukrainy, o do rzeczy Ziemkiewicz i inni wybitni polscy patrioci. Panie Ziemkiewicz, jak tam pana uzdolnione, wybitnie uzdolnione córki, to jest cytat z pana, mają się tam na studiach w Wielkiej Brytanii. Dlaczego nie w Polsce? Wybitni polscy patrioci nie powinni tak, najpierw może te polskie studia, bo tak zwiąże się córka z jakimś tam lordem brytyjskim i co, no tak będzie dziwnie, nie? W ogóle fajny facet. Proszę Państwa, 15 kwietnia ma wzmiankę o tym, że wprowadził do sprzedaży maseczki. Obowiązuje wtedy pandemia, posłowie takie czarne, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, nosili, ja miałem skojarzenia z plakatami z Dzikiego Zachodu, poszukiwany żywy lub martwy, taki bandzior w kapeluszu, w masce. No to oni mi w tych czarnych maskach tak wyglądali, ale to ja mam, wiecie, takie chore skojarzenia, to nie utożsamiajmy się. I proszę Państwa, równocześnie pan Paweł Szopa, Red is Bad, jest zapraszany do mediów, które głoszą: zdejmijcie kaganiec, kaganiec zdejmijcie, bo to jest symbol zniewolenia i tych biednych ludzi na skutek tej dziabaniny. Tam potem atakowano. No i proszę Państwa, też ma zaszczyt poinformować, że 22 marca 2022 roku dokonał pomocy dla walczącej Ukrainy. To na początku tego konfliktu. Dzięki Wam zebraliśmy na pomoc dla Ukrainy 9 tysięcy. Pan Paweł Szopa. Ja się tak zastanawiam, czy to jest ten sam pan Paweł Szopa, którego dane znalazłem jako zgłoszonego do komisji wyborczej w 2019 roku
Czy to jest pan Damian Paweł Szopa? Zamieszkały wtedy w Rzeszowie z komitetu Polska Fair Play, bezpartyjni, Gwiazdowski. Też wybitny, proszę państwa, antysystemowiec, bo parę tam fajnych rzeczy powiedział. Jak tam, panie Gwiazdowski, te pana komitety, które pan zapowiadał i nie stworzył w końcu, nie startował pan w wyborach? Jak tam rozmowa w willi u pana Mateusza Morawieckiego z panem Kukizem? I kto tam jeszcze był, przypomnijcie mi? Kukiz, Gwiazdowski, jeszcze ktoś. Jeszcze ktoś. Chyba już zapomniałem. Proszę państwa, jeszcze państwa wprowadzę, bo to jest ważne, to jest ważne. Proszę państwa, patriotów trzeba promować. Archiwum Allegro, koszulka, limitowana edycja Red is Bad z napisem w Realu 24. Tak, w Realu 24 u wybitnego, jedynego takiego polskiego, propolskiego, niezależnego. Wcześniej mówił, że jedyna taka katolicka stacja to ten pan, który mnie pozwał w procesie, sędzia delegowany w Warszawie. Proszę państwa, absolutnie bezprawny proces. Musiałem zapłacić panu Roli pieniądze, bo on potrzebował pieniądze. Proces powinien się odbyć we Włocławku. Niewłaściwość sądu, proszę państwa, powinna unieważnić, ale nie mam na to czasu. Taki wyrok jest nieważny. Sędzia delegowany od pana Ziobry sądził w tej sprawie. Już zauważyłem pewien schemat. Przygotowanie sprawy się ciągnie. Człowiek ich dopytuje, jeździ. Ja sam nawet tam pojechałem do sądu w Warszawie, żeby sprawdzić, co tam w dokumentach jest. Pani powiedziała, no dokumenty są u sędziego, nie mam ich, nie wypożyczę panu, ale proszę pana, to jeszcze potrwa, jeszcze sędzia nie jest wyznaczony, a już 2 lata się to ciągło, więc śpię spokojnie, a za miesiąc już wyrok. Tak się załatwia frajerów w sądzie. W Realu 24 promowało Red is Bad. Ale nie tylko oni, proszę państwa. A jeszcze tu w Realu 24, 2017 rok, transmisja live. Paweł Szopa, założyciel Red is Bad. Na żywo, lajkujcie, udostępniajcie i tak dalej. Tu na Twitterze zaraz będą pokasowane, zaraz państwo się dowiecie dlaczego. Będą te wszystkie rzeczy pokasowane. W Realu 24 tu promuje jakiegoś gościa w koszulce Red is Bad, wyznawcy partii politycznych. Wojna zjednoczy naród! Proszę państwa, warto chyba wejść w wojnę, skoro to ma nas zjednoczyć. Wieczne marzenie o zjednoczeniu, choćby do ostatniego Polaka. To są chore treści, to są chore treści. Czy to nas czeka? Takie asekuracyjne. Proszę państwa, tu mamy pana Krzysztofa Bosaka. Piękne zdjęcie, wyprowadzane przez dwóch starszych posterunkowych w koszulce Red is Bad. Red is Bad. I może to już by było na tyle. Red is Bad to producent, to jest super sprawa, odzieży patriotycznej. Odzież patriotyczna. No chodzi o takie nadruki tam na koszulkach, żeby przyszpanować. Rozmawiałem z moim kolegą, a on powiedział, ale wiocha, a to jest przypałowe, mówi. Akurat taki model pewnie koszulki mu pokazałem. To nie jest Red is Bad, choć nie wiadomo. Jak się wchodzi na stronę patrioty.pl, to napisane jest producent polski. Bo to, żeby to zapamiętać, bo Polska, Polacy, proszę państwa, nasze serduszka są takie mało odporne, jak ktoś mówi Polska, Polacy, narodzie i tak dalej. Sługą narodu jestem, bo jesteśmy nieodporni. I o co chodzi w tej odzieży patriotycznej? Dywizjon 303. Polska walcząca. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Policzym ich, jak ich pobijem. Proszę państwa, to buduje się jakaś kuloodporność. Koszulka. Polak nie pyta, ilu jest wrogów. To jest nieistotne, proszę państwa. Będzie ich 5 milionów,
To co, ja nie dam rady, tak? To są, proszę Państwa, bardzo niebezpieczne treści promowane wśród młodych ludzi. I tych koszulek tu jest cały ogrom. Nie wiem, czy to jest red i zbyt, ale podobne. Nigdy się nie poddawaj. Umrzyj, tak? Nie poddawaj się, nie? Bóg, honor, ojczyzna, of course, i tak dalej. Dywizjon 303, jest się czym chwalić. Jeszcze z historii Red is Bad. Trzecia edycja kalendarza wydanego przez Red is Bad, poświęcona stuleciu odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Jest to wspólne przedsięwzięcie zakonu rycerzy Jana Pawła II, zakonu maltańskiego i KKNSZZ Solidarność. Hajsik poszedł za tę akcję. A mam tu inne akcje. Tego jest od cholery, proszę Państwa. Tego jest od cholery. PKO Bank Polski z 17 roku z Red is Bad nawiązuje współpracę. Ale to, co się na ostatniej prostej wydarzyło, bije wszystko na głowę. A jeszcze Państwu powiem o Staropolance dla prawdziwych patriotów. Producent wody mineralnej Staropolanka przejęta przez spółkę KGHM, bo proszę Państwa, po co inwestować w miedź? Lepiej tę miedź, jak Konfederacja nam wmawiała, oddać firmie kanadyjskiej Miedzi Cooper, jak przecież KGHM może kupić wytwórnię wody. Tak? Po co mieć monopol na świecie, dyktować ceny, jak można dopuścić sobie konkurencję, która będzie te ceny zaniżała i nas drenowała. W związku z tym Dzień Flagi Staropolanka rozpoczęła współpracą z Red is Bad. Kasiorka, 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 kasiorka. I gruchnęła wczoraj afera. Red is Bad przyjął zamówień od rządu Mateusza Morawieckiego. I teraz na ile? Pytałem znajomych. Byłem u mechanika. Ludzie światli. Pokrótce wprowadziłem w tą Red is Bad, tam w Realu promowaną i przez innych, proszę Państwa, patriotów, ojej, jakich patriotów. Państwo słuchacie, nabijacie im liczniki, no trudno. Na ile kontraktów zarządów PiS? No, tak odważnie, nie wiem. Mówię, strzel, uruchom wyobraźnię. Mówi, 2 miliony. Ja mówię, więcej. No ile? 10 milionów? I tak tej swojej wyobraźni dojechali do 100 na 500 000 000. Jakiś szopa na 500 000 000 wyczesał zamówień z naszych podatków. To się nazywa turbopatriotyzm. O co chodzi? Na przykład generatory na Ukrainę za 300 kilkadziesiąt milionów sprzedali. Generatory prądu. Kupili je w Chinach za 69 milionów i sprzedali za 350 milionów. 280 milionów na czyściochę. Ale kasiora. Bo oczywiście agencja, która to zadanie zleciła, nie mogła sama kupić w Chinach generatorów prądu. A w ogóle po co było je kupować? Czy to jest jakiś obcy, a nawet wrogi w jakiejś części kraj? Po co w ogóle tam się w ich sprawy Rusinów mieszać. Po co? No, zaraz przedstawię Państwu powody. Pan Paweł Szopa mówi, wszystko zgodnie z prawem. Proszę Państwa, jakie zgodnie z prawem? To Tusk powiedział z mównicy sejmowej, że są szwindle zgodne z prawem i szwindle niezgodne z prawem. No proszę Państwa, zarobić 280 milionów na jakiejś jednej transakcji, przecież to jest chore, rozumiecie? Przepłaciliśmy jako podatnicy, a on, wielki patriota, pomaga weteranom. Jak tak można? Na maseczkach też zarobił nieźle. No potem jeszcze inne rzeczy robił. W każdym razie w 2020 roku kupił 7 apartamentów w Wilanowie, tak? W 2022 roku kupił za gotówkę BMW, nie takie zwykłe,
M8 Competition. Już samo M, Motorsport, świadczy o tym, że to 50% drożej niż normalne M8, a M8 to najdroższe BMW. Zamówił też Lamborghini za 4 miliony. Wpłacajcie, wpłacajcie. Grube pieniądze. Grube pieniądze. Pod koniec tamtej kadencji parlamentu zaczął pakować te wszystkie swoje przedsięwzięcia i zamierzał lub kupił, nie pamiętam, już nieistotne, jako wielki patriota zamierzał kupić dom w Hiszpanii. No i spierdolić oczywiście. Uważajcie na tych wszystkich wielkich patriotów. Błagam was, przecież to śmierdzi na kilometr. Który patriota tak po prostu pakuje walizkę i ucieka z kraju, który dał mu fortunę? To tak jak na Ukrainie. Red is bad. Raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę. CBA oczywiście robi postępowanie. Dziś ma platforma tłucze to, żeby dostać lepsze notowania do Europarlamentu. Oczywiście, gdyby się rząd zmienił, takie same rzeczy wyjdą po tym rządzie. Proszę Państwa, ja mieszkam pod platformą, ja widzę, jak tu jest wszystko przepłacane. Ale dobrze, że to wyszło. Dobrze, że to wyszło. Publicysta do rzeczy. Proszę Państwa, Zychowicz, tak? Wielki historyk monotematyczny. Piotr Zychowicz kończy współpracę z Red is Bad. A to wcześniej była, tak? A to jednak była. Ja bym chciał, żeby pan Roland wytłumaczył, na czym polegały szczegóły współpracy z Red is Bad. Dlaczego tak był zapraszany? Ze względu na te hasła, tak? Za darmo oczywiście i tak dalej. Wpłacajcie, udostępniajcie, lajkujcie, tak? Proszę Państwa, ani razu tego nie powiedziałem. Bo wstydziłbym się, bo mi by było głupio. Jak te treści same się nie rozejdą, bo nie będą sensowne, ciekawe, mądre, to nie ma sensu. To tak jakbym do ludzi mówił, jak w dawnych czasach kobieta do kur, cip, 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 żeby przybiegły. Musi się to samo przebić. Wtedy wiadomo, że jest silne. A Państwo możecie, oczywiście. Ja tego nie zrobię. Dobrze, gdy się te treści rozchodzą, bo staram się, żebyśmy byli dobrze poinformowani. Nie wiem, co by było, gdyby nie było programu Musisz to wiedzieć. Może nawet w Realu 24 by nie było. Za COVID-u, proszę Państwa, wytrzepał hajsik na maseczkach, a ludzie, którzy go promowali, mówili: zdejmij kaganiec. Ale hipokryzja. Ale hipokryzja.